Witam wszystkich i zapraszam do mojego, powtarzam, mojego glitcha, nad którym siedziałem od kurwa 23 do tej pory, do 3.44. Męczyłem się i stworzyłem nowego glitcha, bo tamto z motorami w bunkrze zablokowali. Ale moi drodzy, jest tak prosty sposób, żeby stworzyć tego glitcha, że to się w głowie nie mieści. Co potrzebujemy? Wchodzimy na telefon, wchodzimy sobie tutaj, super z auta. Kupujemy sobie Fagio. Kupujemy sobie Fagio do mobilnego centrum dowodzenia. Gotowe. Teraz tak. Odrodzenie bunkier. I sesja nas nie interesuje i ustawienia. I musimy mieć swobodne celowanie. Online kreator. To jest, jakby powiedzieć, troszeczkę podobny glitch do tamtego, ale całkiem inny. Więc robimy tak jak ja. Wchodzimy w kreatora. Online. Zagraj w sesję dla zaproszonych. Uwierzcie mi, to najłatwiejszy glitch, kurwa, na solo. Teraz czekamy, kiedy się odrodzę w bunkrze. To, że zablokowali interakcję i trójkąt i te bzdury, to chuj z tym. To jest torpeda mój aż X-a glitch. Więc jak ktoś mi napisze, że to zbucha, to chyba podrżnij razem z nim gardło. Więc do rzeczy. Patrzcie, jakie to jest banalnie proste. Dlatego wybrałem Fagio, bo na nim będzie się najlepiej robić niż na tych jebanych samochodach. Dobra, budzimy się w bunkrze i biegniemy do naszego mobilnego centrum. Trochę sobie powjeżdżamy i powjeżdżamy z mobilnego centrum. Owszem. Na tym to wszystko polega. Ten sam glitch. Nie, to jest całkiem inny glitch. Tak pracują profesjonaliści przy glitchu. Wchodzimy do naszego mobilnego centrum. Wsiadamy na Fagio i wyjeżdżamy. Początek może wam się wydać podobny, ale żeby was to nie zmyliło. Bo początek jest troszeczkę podobny. Podjeżdżamy Fagio pod mobilne centrum. Ustawiamy sobie go tutaj, tak żeby nam kółko nie znikło. Wchodzimy do mobilnego centrum. Nic tu nie dusimy, prościzna. Wychodzimy z mobilnego centrum. Teraz nas interesuje, jak się to Fagio ustawiło, bo to jest ważne. Wychodzimy. I teraz, moi drodzy, Fagio się ustawiło tak jak trzeba. Teraz musimy ustawić tak, żeby wjechać z powrotem do mobilnego centrum. Czyli teraz. I teraz zaczynamy glitcha. To najpierw trzeba było wszystko ustawić, żeby trochę oszukać system. Nie zadajemy pytań, tylko robimy. I teraz tak. Wsiadamy na Fagio, wyciągamy telefon. Wchodzimy z powrotem na Super Autos. Według ceny zaznaczamy ten samochód. Klikamy kup. Mobilne centrum. Zatwierdzasz raz X-em i teraz duszasz gaz do dechy. Po czym dusisz X i trójkąt. X i trójkąt. Wyrzuci nas z mobilnego centrum. I o to chodzi. Blachy się w tym momencie Fagio zmieniły. Patrzcie, jak będzie się zaraz lagować cały system. I teraz podjeżdżamy i wjeżdżamy jeszcze raz do mobilnego centrum. I teraz nam cały system siądzie. Patrzcie na kółko, co będzie się z kółkiem teraz działo. Widzicie? Laguje się. Teraz dołączamy do znajomego. Wduszamy PS-a, wduszamy zaraz strzałkę na dół, później strzałkę w prawo,
Wybieramy sobie pierwszego lepszego znajomego, klikamy na niego, po czym wduszamy dołącz i gotowe. Pobieranie danych, ja później pokażę, jak to zrobiłem. Bo to jeszcze nie koniec gliszu. Można poczekać, kiedy wduszamy X, kółko. Jak widzicie, pojawiła mi się otwarta przyczepa. To nie jest bocha glitch, to jest mój glitch. Teraz wyciągamy telefon. Idziemy do Lestera na akcję, napad pleca tam. To nie jest jeszcze ten glitch, jakbyście chcieli. Nie. Wszystko jest podobne, ale to jeszcze nie jest to. To jeszcze musimy się zabić. Więc teraz tak, kółko. Biegniemy do drzwi. Tu na razie wszystko się laguje, więc będziemy powtarzać. Widzicie, drzwi nie ma. Podchodzimy, wejdź do garażu. Tu wszystko działa trochę inaczej. Więc teraz tak. To nas trochę zlaguje. Tak. Idealnie. Chłysym fadził. Siadamy do samochodu. I wjeżdżamy na zewnątrz, wyjeżdżamy. Ok. Jak widzicie, mapa znikła i dobrze. Wzywamy mobilne centrum, ale oddalimy się trochę. Tylko na chwilę je wezwiemy. Ok. Jest. Teraz podjeżdżamy, jak widać nie ma kółeczka, więc nie mogę wjechać. Oddalamy się mobilnym centrum. Troszeczkę się oddalamy. Okej. Może być tutaj. Teraz zabijamy się. Pojawiła się mapa. Dobrze. Mobilne centrum jest tam. Teraz tak. Mobilne centrum, sprowadź pojazd osobisty. Dobra, czekamy. Okej, pojazd jest tam. I teraz mogę wejść tu, czy nie mogę? Mogę, dobra. I teraz robimy tak. Mobilne centrum. Odeślij do bunkra. I biegniemy do chaty. Okej. Podejrzewam, że można go skrócić, ale ja na razie jeszcze się bawiłem w eksperymentach. Teraz tak. Poczekamy sobie, aż mogę z powrotem sprowadzić mobilne centrum, czyli za 2 minuty. Podejrzewam, że nie musiałem go cofać, ale tego ja nie wiem. Jadę według instrukcji, jak ja to robiłem, po swojemu. Teraz sobie poczekam 2 minuty. Zaraz wyjdziemy do chaty i zejdziemy do garażu. Nie wiem, tak robiłem i tak będę robić. Ja, teraz muszę poczekać jeszcze minutę. 40. Dobra, to poczekamy w chacie. Teraz idę do chaty. Na piętro, gdzie byłem na samym początku.
będziemy czekać na mobilne. Cholera. Dobra, to i tak nie ma znaczenia. Zejdziemy sobie do garażu. Weźmiemy jeszcze raz pojazd Sultan, jeszcze raz. Wjedziemy na zewnątrz, czyli wyjedziemy na zewnątrz. Nie wysiadamy z pojazdu, tylko odjedziemy sobie tu, żeby za naszym plecem się pojawiło mobilne centrum. Ile zostało? 30 sekund. Ok. No to czekamy. To jest mój glitch. Jeszcze go później dopracuję. Ale nieważne. Dobra. Zostały 3, 2, 1. Nazywa mobilne centrum i czekamy. Dalej. Ok. I co robimy? Wjeżdżamy do mobilnego centrum. Pojawia się coś takiego. Voilà. Wyrzuci nas na zewnątrz. Nie, tym razem nas nie wyrzuciło. Ok, jak widzimy, samochód się skopiował. Piękna sprawa. Możemy wjechać jeszcze raz. Dla pewności. Lepiej tak. Ok. I teraz co zrobimy? Zostawimy mobilne centrum, bo jest nam niepotrzebne. Sprawdzam, bo tutaj garaż był pełen. Garaż jest pełen, dobra. Więc gdzie jedziemy? Jedziemy do pustego garażu, czyli tutaj. Tam mam już jednego, to teraz będę miał drugiego Sultanika. I w każdym razie działa to na wszystkie pojazdy. Jest to bardzo łatwy glitch. Podejrzewam, że niepotrzebnie chowam to mobilne centrum. Podejrzewam, że jak się cofłem, to nawet nie musiałem brać tego pojazdu, tylko wezwać mobilne centrum. Chociaż nie, bo i tak muszę wyjechać samochodem. Więc musicie postępowywać tak jak ja. Czyli wystarczyło się, jak wyjechałem, zabić się, wezwać mobilne centrum i po prostu wjechać pojazdem. Ja sobie zrobiłem po prostu trochę dłuższą drogę, nieważne. Ale w każdym razie, jak widzicie, glitch mój działa. Ale za chwilę go będę udoskonalał. I voilà. Wjeżdżamy do poziomu trzeciego. Tam już mam jednego sultana. I teraz będę miał drugiego. Voilà. Jak widać, mam dwa sultany. I to na tyle z mojej strony.